Cześć i czołem, witam Mental Game Hexy. Tak siedzę tutaj od rana, pracuję, przeglądam różne rzeczy i niemal uciekło mi, że dosłownie w tej chwili za 12 minut mamy start handlowania Doxa. Tak, zobaczcie, licznik to jest giełda BitGet, 11 minut. Ale bardzo się cieszę, że to zauważyłem teraz, no bo to jest idealna okazja, abym właśnie tu wskoczył i kilka słów powiedział o kilku rzeczach. No i oczywiście na live spojrzymy na to, jak wystartuje cena Doxa i jak to będzie, jaki market cap, co nie, czy miliard, czy mniej, czy być może nawet, bo spodziewam się, że możemy nawet przeskoczyć nota. Ciekawe, tak? Bardzo ciekawe. Równocześnie pamiętajmy, że przecież wczoraj dostaliśmy, czy coś przedwczoraj, potężnie taki obciążający sieć ton news, tak, że Durow został aresztowany. Także, ale zdaje się, że to wcale nie ma tutaj większego wpływu na sentyment co do tych, rzekłbym, cholernych meme coinów, no bo mimo że not spadł, ton spadł oczywiście i not również, ale widać, że ten sentyment w not, mam na myśli, ten sentyment w meme coinach jest wciąż taki pozytywny, tak, że i tak tutaj wyceny prawdopodobnie tutaj będą jakie chcą, niezależnie od tego, czy też Durow siedzi, czy nie siedzi, nie ma to większego znaczenia. Posłuchajcie, taki news, tak, adekwatny do tego, to widzę, że BitGet odpalił nową promocję, ten Pool X na pewno znacie, też o tym często mówię, tak, to jest tutaj ta forma stake'u, gdzie wrzucamy na krótki czas, najczęściej na tydzień, na 10-14 dni nasze, czy to stable, czy BGB, różne tokeny i zarabiamy też, no właśnie, inne. I słuchajcie, jest bardzo ciekawa promocja, ale no niestety tylko dla nowych, tak więc bardzo szybko, bo wiem, że tutaj mało osób nowych dołączy, ale gdyby ktoś taki się znalazł, gdybyś jeszcze nie miał giełdy BitGet, to naprawdę polecam, używam ją od dawna. I teraz zobaczcie, jest pool, gdzie możesz, to co powiedziałem, wrzucić sobie na przykład USDT, pool dla nowicjuszy, tylko że musisz być nowym użytkownikiem, bo inni nie mogą wziąć w tym udziału. I teraz co to jest atrakcyjnego? Ano ten APR, ponieważ pula jest, tokenów jest duża, ponieważ mało osób dołączy, no bo wiadomo, że mniej niż gdyby mógł każdy dołączyć, to ten APR jest naprawdę bardzo duży i w tej chwili jest to ponad 3300%. Więc jeśli jesteś nowy, to w linku tego filmu, w opisie tego filmu, również myślę, taki tweet napiszę za chwilę, bo to jest naprawdę, naprawdę fajna promocja i to trwa. Tu czytałem, że od dzisiaj, tak, zobaczcie, 26 do 2 września, tak więc tydzień, tak, dobrze liczę, jest to tydzień, tak, w którym właśnie można wziąć udział i tam sobie wrzucić minimum 5 dolarów, maksimum 2000 dolarów i sobie wystukać te tokeny. Ja często biorę udział z tych stakingów na BitGecie, no bo tam sobie mnożę tokeny BGB i naprawdę bardzo, bardzo to lubię, także tyle w tym temacie. Spójrzmy raz jeszcze, jak na czasie wyglądamy, 7 minut, bo chciałbym poruszyć temat na chwilę jeszcze Bitcoina, ale nie wiem, czy przed, czy po, bo nie wiem, czy mi wystarczy 7 minut. Zobaczcie, dzisiaj w ogóle jest International Dogs Day, także to też nie jest tutaj przypadek, że akurat dzisiaj z tym startujemy. No i zobaczymy. Oczywiście, tak, to jest mały airdrop, o tym mówiłem wcześniej. Mało musiałeś się zaangażować, mało pracy wykonać, tak więc nie ma co oczekiwać tych cudów, ale okazuje się, że tutaj naprawdę po kilkadziesiąt, niektórzy po kilkaset dolarów zgarną, tak więc czemu nie? Wiadomo, jeżeli jest to za darmo, można rzec, co nie? Minimum effortu należało tutaj wnieść. Do tego przypominam wam, że sprawdźcie wasze balanse, bo prawdopodobnie ci z was, którzy wykonali tę misję od Bluma, tutaj było tych 5 misji do zrobienia, to macie bonusy. Tak, ja teraz właśnie spojrzałem i się okazuje, że mam, wskoczyło mi więcej tokenów, które mi właśnie wypłacił Blum za wykonanie tych misji.
Tam też niektórzy mieli problem. U mnie też wisiało długo jedno okienko, tak? Nie chciało się zaakceptować. Widziałem na grupie dla ambasadorów, Bloom też się odniósł do tego jeszcze kilka godzin wcześniej, że robią co mogą, na głowie stawają i tam ludzi zatrudniają, aby to wszystko jak najszybciej i na czas po prostu zweryfikować, zwalidować, ale od tego czasu jest cisza, tak, z ich strony i teraz tak naprawdę, no nie wiem, nie powiem wam, czy nie dam wam gwarancji, czy każdy to dostanie. Mam wielką nadzieję, że tak, no bo byłby to taki, no, duży fuck up, gdyby się okazało, że ktoś nie dostanie tylko przez to, że tam było obciążenie sieci. Także nie myślę, że do tego nie dojdzie. Ewentualnie będzie tak, że niektóre osoby mogą dostać później, tak, być może nie zdążą na czas przed listingiem i na przykład dostaną za kilka godzin, czy jutro, czy kiedyś, no to i tak lepiej tak, co nie, niż wcale. Tu w ogóle też wam wrzuciłem wczoraj tą dystrybucję doxa, to jak, to ten adres, zobaczmy sobie może jeszcze raz, bo pewnie są już zmiany i możemy wejść w hodlersów i zobaczcie, widzimy, że aż 20% tokenów, 106 miliardów zostało wysłane giełdzie Binance, tak więc naprawdę, naprawdę bardzo grubo widać, że tej Binance rozdaje karty. Tylko w ogóle spójrzcie na to, oni czekali z Binance'em do samego końca, co nie? Ja sobie tak myślę, tak spekuluję, że to była zagrywka celowa. Myślę, że to nie przypadek, bo Binance i Dog i Bloom i co jeszcze uciekło mi? I teraz nawet Ton, tak? Ja uważam, że to wszystko tam jest bardzo mocno połączone. Wiemy, że Bloom ma ludzi z Binance'a. Wiemy, że Bloom kupił, czy też jest ogromnym udziałowcem Doxa. I teraz, więc to był pewnik, że na Binance to wystąpi. Dlaczego na koniec? Może dlatego, że właśnie nie chcieli, żeby to było tak oczywiste i tak, żeby to tak aż wyglądało, no bo oni nie chcą się, tak domyślam, do tego do końca przyznać, do tych koneksji, ale wiemy, że tam one są. No i Binance naprawdę rozdaje karty w tym cyklu pod stołem, nie? Nie każdy o tym wie, jak głęboko ich macki sięgają, tak? Nawet niektórzy nie wiedzą, że CoinMarketCap to jest przecież serwis Binance'a, a to taka zupełnie podstawa, co nie? Spójrzmy jeszcze raz. 3 minuty, 48 sekund. O czym ja chciałem tu jeszcze pomówić, to chciałem wam pomówić chwilę o Bitcoinie i o takiej tutaj, rzekłbym, psychologii, o tym, co teraz tutaj widzę. Może zacznę, może potem na chwilę przerwę, zobaczymy na wykres doxa, potem wrócimy, czemu nie. Pierwsza rzecz. Zobaczcie, jak wspaniale zamknęliśmy zeszły tydzień. To jest naprawdę coś. Ta świeca jest cudowna, ona jest piękna, co nie? Zobaczcie, jeszcze 3 tygodnie temu mieliśmy tą tutaj, wyszliśmy dołem, już nam się potencjalnie załamywał super trend. Tutaj były naprawdę już emocje, u niektórych osób były naprawdę, no, już sceptyczne, były pełne pampersy i tak dalej. W tym momencie ja też pisałem posta, że ja śpię spokojnie, ja się nie martwię. Tutaj kilka coinów jeszcze dołożyłem, uważam, że to wyciągniemy, wyciągnęliśmy bardzo dobrze. Ta świeca w zeszłym tygodniu jeszcze, to znaczy 2 tygodnie temu, taka niepewna, co nie, no bo zobaczcie, jaka doji. Ale zeszły tydzień cudowny i w tej chwili mamy naprawdę fajną, otwartą furtkę na wystrzał pod 68. No ale nie zdziwię się, jak teraz też tu będziemy się chwilę bujać, co nie, no bo rynek zawsze lubi robić wciula zarówno zbytnich optymistów, jak i pesymistów, także teraz na pewno będzie ciekawie. Ale okej. Okay. Do czego chcę nawiązać, to pokażę, dać wam taką rzecz. Mówiłem wam wcześniej, jak ważny jest wykres orders do BTC, tak? Czyli siła wszelkich altów spoza top 10 do BTC i to, że poprzednie dwa cykle były tak bardzo podobne, ten tutaj i jakby teraz miało się powtórzyć, tak? Ten sukces i to zachowanie w poprzednich cyklach, to nam się bardzo kończy czas, a w zasadzie już się skończył. W tej chwili powinniśmy iść już tylko w górę. Czy jest to możliwe?
No i wiadomo, w takich momentach, kiedy nie widzimy prawej strony wykresu, no to to się nam wydaje, no że nie, że niemożliwe, że no mało prawdopodobne, no, no nie, do tego nie dojdzie, co nie? No to jest takie ludzkie i normalne. Ale teraz zobaczcie, historycznie, nie? Spójrzcie sobie na poprzedni cykl, co się działo tutaj i teraz w ogóle patrzcie. Tu był Bitcoin, to może usunę, bo rysowałem coś wam wcześniej, to teraz nieważne, patrz. Był Bitcoin po 20 tysięcy w 2018 roku pod koniec. To był top tamtej hossy i zaczęliśmy spadać w dół, co nie? Tu zlecieliśmy aż, kurczę, na 3000 grudzień 18 roku. Potem to odbicie na 13. Tutaj optymiści, tak, zapewne już krzyczeli, że będzie tutaj double top albo przebijemy zawrotka. Następnie to takie ostatnie wyleszczenie. Do tego ostatnio porównywałem ten właśnie spadek tutaj. On nie był tak duży, oczywiście ta świeca nie była tak drastyczna, ale tak też to porównałem, no bo gdzieś mi to się tak kojarzy, że a może to też było to ostatnia, ta ostatnia okazja, co nie? Przed wzrostami. I teraz wiem doskonale, że co w tamtym momencie wszyscy widzieli, to takie coś. Tutaj mamy, rośniemy, mamy top, spadamy. Tutaj nie udało się nawet dobić do tego szczytu, więc w tym momencie tutaj naprawdę dużo osób mówiło, że idziemy w dół, idziemy płasko, będziemy tam gdzieś schodzić, nie ma już zainteresowania Bitcoinem. O, poczekajcie, zanim pójdę dalej, to jest 12.01, spójrzmy na Bitgeta i na wycenę. 2.01, tak? No czyli to, co się spodziewaliśmy w sumie, także 100 tysięcy doksów to jest 100 dolarów, żadnego szału, ale też, czyli tak zgodnie z oczekiwaniami, tak bym rzekł. Ja moich tokenów sobie nawet nie wysyłałem, trzymam je, bo tam mam też małą ilość, właśnie 100 tysięcy czy coś, także nie chciałem wcale tym wiele tam sobie tradować. Niech sobie leży, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale kontynuując szybko jeszcze o tym Bitcoinie. I teraz w tym momencie naprawdę mało kto miał cojones, miał jajca, aby tu kupować. Nawet jeżeli ktoś miał, albo inaczej, patrzcie, spójrzmy, zakryjmy tą prawą stronę, nie? I zobacz. Tutaj widzisz to, boisz się, czekasz i patrz, masz to swykli, nie? Pierwszy tydzień na zielono. No, tu się jeszcze może dużo wydarzyć, nie? Patrz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, nie? W tym momencie przy 9000, no kurczę, może i to jeszcze urośnie, ale poczekam, aż dotkniemy tego topu. Zobaczcie, tu ta dziesiątka, to był taki ważny poziom, nie? Tu taka trochę candy, doji. No i cóż, tam dotknęliśmy topu, ale zaczęliśmy schodzić, patrz, tydzień, drugi, trzeci, czwarty w dół i tu znowu traderzy, a prawdopodobnie schodzimy niżej, shortujemy, co nie? I co robi rynek? Patrzcie, zielona i nagle bam, takie coś, nie? Do tego przechodzimy na super trend i w tym momencie, no to też kolejny mocny indykator, że być może chociaż teraz należałoby w to wejść, ale też dużo osób, bo znam to psychologicznie, jak to działa, wciąż czeka, no bo nie, no kurczę, nie kupiłem tu, przyglądałem się, poczekam jeszcze jak cofnie. A tutaj zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery i w pewnym momencie bam, rakieta do góry, co nie? I po co on to pokazuje? Właśnie po to, że zobaczcie, po pierwsze, taki case, że up only, on się może wydarzyć, tak? To się wydarza historycznie i to, co się wydaje teraz nieprawdopodobne, że teraz zaczniemy tylko rosnąć, to naprawdę się może wydarzyć, tak? To raz. I dwa, że też zobacz, jak czekasz za długo na te sygnały, na to, aż ci będą wszyscy krzyczeli na Twitterze, że hej, rośniemy, to już jest za późno, to już jesteś 2-4x w plecy. To na tych spadkach trzeba mieć cojones, więc jeżeli ty generalnie wierzysz w krypto, jak na przykład ja bardzo wierzę w krypto, więc jak widzę takie zjazdy, jak widziałem jak ten zjazd tutaj, tak na 49, to nie sprzedaję Bitcoina, ok? Co prawda też go nie dokupiłem wówczas, bo też nie miałem płynności, ale gdybym miał, bym chętnie dokupił, a co najważniejsze nie sprzedałem, no bo uważałem i uważam, że hej, ok, był zjazd, może tydzień, może dwa, może będzie niższa cena, ok? Ale wierzę w to, że long-termowo po prostu to wyciągniemy. I to jest taka pułapka
jeżeli tradujesz, ja sam, ponieważ traduję na bieżąco, jestem w krypto każdego dnia kilka godzin, to czasami sam w to wpadam i bardzo się cieszę, jak mam takie momenty, kiedy mogę odejść na chwilę do natury. Jak ostatnio wysłałem te zdjęcia, byłem z żoną przez kilka dni. Tam oczywiście, wiecie, śmiałem się, że wyciągnęła mnie na siłę i tak dalej, ale tak naprawdę to ja się z tego bardzo cieszę, bo to są takie momenty, gdzie możesz sobie w głowie swoje nie tylko działania, ale i priorytety, ale też taki swój mindset ponownie nawinąć, co ja tu robię, tak, i w tym tradingu, bo jeżeli, zobacz, jeżeli tradujesz każdego dnia, szukasz każdych szczytów i dołków i jak tylko ci wybija górę, na przykład teraz, patrzcie, wybiliśmy pięknie do góry i już byś chciał to shortować, może chcesz, to jest niebezpieczne, ok? Inaczej, jeżeli masz określone, ale to jest też trudne, sobie głowę na pół podzielić, hej, tą częścią i tym kapitałem tylko skalpuję, traduję i tak dalej, a tym gram longtermowo, ale to jest najlepsza opcja, bo trading, scalping jest super, ale jest niebezpieczny, że zbyt szale przechylisz w jego stronę i nagle się okazuje, że zwiększasz pozycję, zwiększasz środki, tam sobie przesyłasz i nagle masz za dużo, nawet nie wiesz kiedy. Wstajesz rano i hej, a skąd to się wzięło? Najczęściej z tego się obudzisz, jak cię wyczyści. To się od razu obudzisz. Niestety, ale tak bardzo często jest i na to wszyscy jesteśmy podatni, bo wszyscy jesteśmy chciwi. I to jest naturalne, nie ma to z tym walczyć, trzeba to jakby to zrozumieć, zaakceptować. No i jakby no walczyć możesz, ale najpierw zrozum, potem zaakceptuj swoje słabości, a potem właśnie pomyśl, jak nad nimi pracować, nie? No bo longtermowo, do czego zmierzam, taka puenta tych wszelkich puent, że zwykły hodl wybranych coinów, tak, on tak naprawdę robi najlepszą robotę. Bo nawet jeżeli, słuchaj, no bo co mam na myśli, nawet gdyby się okazało, że zrobi ci mniejszy tam zwrot, niż gdybyś tu kupił, tam sprzedał, to raz, że zobacz, tam to jest niepewne, tam musisz się wstrzelać w dobre momenty, tam musisz o tym myśleć, a tu po prostu nic nie robiłeś. I to jest też najważniejsze, zobacz, że to nic nie robienie jest takie trudne, a czasami jest najcenniejsze. I jak spojrzymy na takich ludzi, którzy osiągnęli sukces, to oni najczęściej nic nie robią w tym znaczeniu, że nic w tej rzeczy, na przykład inwestycyjnie, że wiesz, no musisz te inwestycje założyć i je posiadać, ale jak je posiadasz, to ty nie myślisz o nich, oni nie myślą każdego dnia i się nie stresują i nie patrzą w telefon, nie scrollują i nie czytają tych newsów i tak dalej, jeżeli wiedzą, że hej, moja pozycja ma swój taki, wiecie, ma ramy czasowe kilkuletnie. Kupiłem Bitcoina, bo chcę w 2029 go zobaczyć, na przykład. Bo tam, czy 30, bo gdzieś tam na tej takiej właśnie też tej fali, tych cykli, tak? To ten cykl teraz taki jest, taki sobie. 2030 tam, to oczywiście to bardzo daleko, wszystko się może wydarzyć, ale tam też można pokładać swoje nadzieje co do realizacji większych zysków. No tylko większość z nas tego nie robi, bo większość chce tu, już, szybko, jutro i tak dalej. I też temu tradujemy, i też temu większe ryzyko bierzemy i tak dalej na klatę. To każdy dokładnie wiecie o co chodzi. Czyli słuchajcie, kończąc ten temat, o może jeszcze spojrzymy na Doxa. Trzyma cenę. Zobaczcie, nawet patrzcie, tutaj nie było tak dużo sprzedających. Nieźle, ciekawe. Kończąc ten mój wywód, wspaniały poniedziałkowy, słuchajcie, ja powiem tak, ja jestem mega, mega bullish na krypto na lata, nawet jeżeli teraz przyjdą gorsze czasy, na przykład zaokładając, że przyszły rok będzie jeszcze, a daj Boże, nie? Taki pozytywny, jak zakładamy. I nawet potem 2, 6, 7, 2, 8 będą zjazdy i w sumie krwawić, to tam chcę ładować na maksa, bo wciąż wierzę, że krypto jeszcze będzie miał swój cykl, jeszcze kolejny i jeszcze kolejny. I to nie jest koniec, tylko że to ewoluuje. I musisz, kurczę, rozumieć, w co wchodzisz i dlaczego. Na przykład ja wam powiem, że coraz więcej staram się kumulować tego Bitcoina, nawet w mojej głowie. Mimo że w tej chwili go nie kupuję, ale już myślę sobie, hej, tu zysk realizuję, to chcę mieć więcej Bitcoina, ok? Bo suma summarum to on jest tym naszym, kurczę, ostatecznym
tutaj Master of the Game i to, co napisałem też przed chwilą, tego takiego z żartem tweeta, może nie każdy z was zrozumie, bo nie wiem, czy ilu z was kojarzy Fort Minor, artystę, zespół i tą piosenkę. Dla mnie ona, pamiętam te czasy, to było 20 lat temu, kiedy słuchało się jej na blokowiskach i słuchajcie, naprawdę jest to mocne, nie? Bitcoin, BTC, 100% reason to remember the name. And the name is Bitcoin, in my opinion. Czyli wiesz, wszystkim się bawisz, ale pamiętaj, że to Bitcoin to jest tym, co tak naprawdę chcesz mieć. I tym, co da ci bezpieczeństwo, da ci przetrwanie w trudnych czasach. I jeżeli nadejdą, oby nie, ale jeżeli, to tam chcesz mieć swoją pozycję, aby móc komunikować się ze światem, wymieniać wartością i po prostu czuć bezpieczeństwo. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.